Nie ograniczaj się. Możesz więcej niż ci się wydaje. Myślisz, że to zwykły dzień? Ale TikTok cię obserwuje. Jest bliżej i bliżej. Zaraz będziesz pod jego kontrolą. A! O, cześć! Co tu się dzieje? Wygląda, że cały dzień będziemy spędzać z TikTokiem. Widziałam eksperyment ze slajmem. Wlej klej do coli. Poczekaj, aż przyjdzie znajomy i wymieszaj. Otwórz butelkę. Gotowe! Oto twój czarny slime. Możesz też spróbować. Kolega chętnie kopiuje eksperyment. Dodaj klej. Potrząśnij. I otwórz. Ja chyba stanę dalej. Ups, nabrałam cię, chłopaku. Twojego slajma zrobiłam wcześniej. Loczki, gdzie jesteście? W lifehacku z TikToka oczywiście. Okazuje się, że możesz zakręcić loczki używając zwykłych rajstop. Spróbujmy. Załóż rajstopy na głowę i zaczynamy. Podziel włosy na pół i owiń na każdej nogawce jak na filmiku. Oby zadziałało. Zawiąż rajstopy na dole i górę rajstop załóż jak czapkę. Poczekaj godzinę. Zobaczmy, co tu mamy. Niestety włosy nie zakręciły się. Ten lifehack to lipa. Rudowłosa właśnie robiła manikir. Ale teraz musi założyć klucz na breloczek. Nawet o tym nie myśl. Zniszczysz moją pracę. Manikiurzystka cię obserwuje. Co robić? Zobaczmy, czy ten lifehack z TikToka zadziała. Mądrzy ludzie proponują zakładać klucze przy pomocy słomki. Zobaczmy, czy się uda. Odetnij kawałek słomki. Nałóż ją na jeden koniec kółka. Przeciągnij po niej klucz i nałóż na breloczek. Zdejmij słomkę. Zadziałało. To świetny lifehack, żeby nie uszkodzić paznokci i lakieru. Chcę zaparzyć pyszną, pachnącą herbatę. Ale dostaję sałatkę z liści. Tak bywa, jak nie masz zaparzacza. Przestań rzuć liście. TikTok już dawno rozwiązał ten problem. Ten lifehack pokazuje, jak zaparzyć herbatę przy użyciu folii. Przetestujmy go. Włóż folię do kubka i zrób taki kształt. Zrób małe otwory wykałaczką. Wsyp herbatę. Dodaj gorącej wody. I poczekaj, aż się zaparzy. Wyjmij zrobiony filtr. I ciesz się pyszną herbatą, w której nic nie pływa. Udowodniliśmy, że ten lifehack działa. Chcę równo nałożyć eyeliner, ale jak się ma dwie lewe ręce, możesz się pożegnać ze swoim marzeniem. A gdyby tak... Obejrzyj TikToka. Oto lifehack, jak zrobić kreskę, używając nici dentystycznej. Odetnij kawałek nici. Nałóż na nią eyeliner i przyłóż pod kątem do powieki. Zadziałało! Prosta kreska dzięki nici dentystycznej. Ten lifehack zdaje test. Idę dziś na randkę. Ale moja fryzura nie jest idealna. Nie ma strachu, TikTok ma dla mnie prosty hack. Jeśli nie masz żelu do stylizacji, możesz ułożyć włosy dezodorantem Old Spice. Zobaczmy. Biorę mój dezodorant i robię to, co na filmiku na TikToku.
nakładam Old Spice. Moje włosy są ułożone, mogłoby być lepiej, ale nie zapomnij użyć swojego Old Spice'a tak, jak powinno się go używać. Życzcie mi powodzenia na randce! Sprytny kucharz nadaje. Kiedy nie masz patelni, skończył się olej, a masz ochotę na pyszne smażone jajko, użyj tego lifehacka. Widzieliśmy go na TikToku. Połóż koło z folii na elektrycznej kuchence, przykryj pergaminem, rozbij jajko i poczekaj, aż się usmaży. Dodaj soli i pieprzu do smaku. Zawiń brzegi folii i pergaminu, kiedy będzie gotowe. I voilà! Talerz z gorącym smażonym jajkiem jest przed tobą. Zaoszczędziliśmy talerz i olej. Szef kuchni pozdrawia. Hej, sprytny kucharzu, jak zrobić, jak mam tylko jajka, a nie chcę się ich smażyć? Zobacz inny lifehack z TikToka. Mądrale proponują zrobić makaron z jajek i mąki. Wypróbujmy to. Wymieszaj 5 jajek z mąką w misce. Dokładnie ubij miksturę. Wlej do worka. Zrób dziurki wykałaczką. Wyciśnij miksturę do gotującej się wody. Zobaczmy, co wyszło. Jakaś dziwna papka, która wygląda jak owsianka. Jak to ma być makaron, to chyba ktoś już go pogryzł i wypluł. Nie wygląda to dobrze. Ten lifehack to lipa. Dzięki, sprytny kucharzu. Szpagatowe wyzwanie. Zobacz, co mogę zrobić. To ma być szpagat? Zobacz, co ja mogę zrobić. To jest prawdziwy szpagat. O, chyba ktoś oszukuje. Użyłyście lifehacku z TikToka. To nie szpagat, to fałszywa noga. To nie fair. Hej! Moja ptysia uwielbia ten sznurek z mojej bluzy. I uwolniła go z kaptura. Nieźle. Ale jak go włożyć? Zobaczmy, co mówi TikTok. Użyć słomki? Dobra, wypróbujmy ten prosty hack. Włóż sznurek do słomki i słomkę w otwór w kapturze. Przeciągnij słomkę ze sznurkiem przez kaptur i wyjmij z drugiej strony. Super! Ten lifehack działa! Zaraz sobie zrobię zupkę. O nie! Niestety jest awaria prądu. Jedzenie twardego makaronu nie jest fajne, ale znam lifehack z TikToka. Zrobię cały system podgrzewania. Świeczki. Taśma. I kubek. Zalej makaron wodą. I spróbuj ogrzać nad świeczkami. To trwa za długo i musisz pilnować, żeby plastikowy kubek nie spadł na świeczki. Chcę jeść! No już, makaronie, nagrzewaj się! Jeszcze nie gotowy. Nie mogę dłużej czekać. No pewnie, teraz włączyli prąd. Dzięki, teraz go nie potrzebuję. To współlokatorzy. Jeden jest nadpobudliwy i potrafi wyszykować się w 5 sekund. A drugi jest wolniejszy od leniwca. Jak zawiązałeś sznurowadła tak szybko? Czy jesteś flaszem?
Nie, to proste. Nauczyłem się z TikToka. Zobacz. Zrób dwie pętle i... O, zaraz zrobię z nich sweter. Help! Miałam ciężki dzień, a teraz czeka mnie najtrudniejsze. Muszę zdjąć skarpetki. O nie, nie mam już siły, żeby to zrobić. TikTok ma lifehack dla takich osób jak ja. Zdejmij skarpetki bez użycia rąk. To ciekawe i proste. Spróbujmy. Zdejmij jedną skarpetkę dużym palcem, a potem drugą. Podnieś je. Zadziałało. Co za genialny pomysł. Coś czuję. Skarpetki znowu są na mnie. Czy to magia? Wszędzie skarpetki. Napadły na mój dom i napełniły mnie energią. Skarpetki pomogą mi umyć podłogę. To prosty lifehack z TikToka, który sprawi, że sprzątanie będzie proste. Naciągnij dwie skarpetki na mopa zamiast normalnej szmatki i sprzątaj tańcząc. Życie znowu jest wspaniałe! Podobały Ci się nasze lifehacki z TikToka? Napisz w komentarzu, z którego skorzystasz. Ugotujesz makaron nie mając makaronu? Super szybko zawiążesz sznurowadła? Czy ułożysz włosy na dezodorant? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych lifehacków od Trum Trum.